Jesteśmy przed wyścigiem górskim w Załużu. Pierwsza eliminacja górskich samochodowych mistrzostw Polski. Szczerze mówiąc, ja Ciebie nie kojarzę ze startów ani w rajdach, ani w wyścigach. Proszę, przedstaw się, jak masz na imię i jaka jest Twoja historia związana z motorsportem. Nazywam się Maciej Ciechanowicz. Nie znasz mnie, bo no, to jest mój debiut dzisiaj. Wcześniej jeździłem w popularkach typu Lew Kłodzki czy Kryterium Kamionki, ale no, na ten sezon zdecydowałem się na pójście już w góry. Także tak to wygląda. Plan jest na cały sezon, czy wybrane rundy? Jak to sobie zaplanowaliście? Plan jest na cały sezon, ale jak to wyjdzie, to zobaczymy. A powiedz coś o samochodzie, bo samochody Citroen C2 no to w rajdach są bardzo popularne w wersji R2. Czy to jest R2, czy coś słabszego? To jest VTS. Niektóre podzespoły są z R2, ale R2 to nie jest. Był on pierwotnie budowany pod rajdy. No taki był zamysł, ale no, zdecydowaliśmy się na wyścigi, także no, teraz jest przerobiony i gotowy do startu. Górny Sport. Producent klatek bezpieczeństwa, rozpórek, mocowań foteli i innych. Ireco Motorsport. Producent klatek bezpieczeństwa. M-Kwadrat. Z pasji do motorsportu. Motorecords.pl oferuje zawodnikom nagrania wideo. W celu złożenia zamówienia prosimy o kontakt e-mail. W tytule maila prosimy podać nazwę zawodów, nazwisko kierowcy i numer startowy.